symbol światła lampki Florencji Nightingale, bo tego właśnie, tej nadziei, ciepła potrzebują przede wszystkim codziennie nasi pacjenci. Szanowni Państwo, znajdujemy się w takim dziwnym otoczeniu, w którym się pielęgnuje jeszcze symbole. Ja myślę, że jeśli część z Państwa odczuwa taki dyskomfort, że te symbole są takie nachalne, to jest wynik takiej tresury, której ulegliście Państwo. A ja chciałem powiedzieć, że dobrze, że są jeszcze środowiska, które symbole pielęgnują, a nawet wprowadzają, bo światło mamy dopiero od roku chyba. Symbole pozwalają nam się odnaleźć w rzeczywistości i pragnę Państwa zapewnić, że za tymi symbolami, które są specyficzne dla jednego zakładu w naszej uczelni, stoi twarda rzeczywistość. Szanowni Państwo, więc życzę szerokiej drogi takiej zawodowej, a tym z Państwa, którzy dzisiaj odbiorą te czepki, czy symbole czepka, życzę, żeby Państwo dotrwali w równie dobrej formie, jak dzisiaj jesteście, do dyplomu i za dwa lata byli po tej stronie, po której siedzą absolwenci. Dziękuję. Zanim człowiek podejmie decyzję swoją życiową, że będzie wykonywał kiedykolwiek zawód pielęgniarki, to musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. A ja powiem tak, że jako nastoletnia dziewczyna chciałam bardzo zawsze pomagać innym, osobom, które potrzebują. I wśród katalogów wtedy dostępnych zawodów nie umiałam znaleźć innego niż właśnie zawód pielęgniarki, który by był zbieżny z tą moją taką ideą nastoletniej młodej dziewczyny. To pytanie jest ciągle dopełniane poprzez różne sposoby wykonywania tego zawodu, które zdarzyły mi się w moim życiu. I odpowiadając na nie teraz, mogę powiedzieć, że pielęgniarstwo dla mnie jest misją mojego życia, czyli wypełnia je właściwie po brzegi i jestem, mówi się, że pielęgniarka powinna być z powołania. Ja nie wiem, czy jestem pielęgniarką z powołania, ale bardzo kocham to, co lubię, a na pewno kocham ludzi, nie tylko pacjentów, ale właśnie studentów, którzy są bardzo wdzięcznym takim podmiotem oddziaływań. Są młodzi, mają tyle entuzjazmu, tyle takiej wiary, nadziei, są pełni ideałów i praca, kształtowanie u nich cech pielęgniarki właśnie, a takich właśnie ludzi młodych jest no czymś wspaniałym, co można określić jako dar, przywilej, który zdarzył mi się w życiu. Ponieważ już tutaj stoję i mam mikrofon w ręce, więc wykorzystam tą okazję, bo pewnie już takiej szansy nie będę miał. I podziękuję władzom uczelni za możliwość studiowania na wspaniałej uczelni. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani doktor Zarzyckiej, która jest dla niejednego z nas wielkim autorytetem, godną naśladowania. Naprawdę dziękuję bardzo. Jestem dumny z tego, że mogłem być pani studentem. Dziękuję naszej opiekunce, pani magister Szarek, która uważam i wiele osób się ze mną zgodzi, jest wręcz stworzona do pracy z młodzieżą. Naprawdę bardzo, bardzo pani dziękujemy, pani magister. Dziękuję pani magister Zakrzewskiej, która jest inicjatorką naszego powołania italiańskiego. Dziękuję za miłe i ciepłe słowa. Dziękuję za poświęcenie. Studia wspominam bardzo miło, szczególnie grono pedagogiczne, które przyczyniło się, że dzisiaj tutaj stoimy z dyplomami, dzięki którym możemy dalej kontynuować naukę, jak i podjąć pracę. Ponadto zawarły się tutaj ciekawe przyjaźnie, które na pewno długo przetrwają.